dziś po raz pierwszy w kraju. Po wielkim powrocie z tournée po Francji, gdzie przebywał gościnnie na widobraniu. Za chwilę wystąpi przed wami nieprawdopodobny, nieokiełznany, nadprzyrodzony, nadfantastyczny magik Feliksiana i jego sztuki! Pokażę specjalnie dla pani parę numerów. Szanowni państwo, pierwszy numer bardzo dobry. Pudełeczko zapałek kładę na dłoni. Robię takie coś. Gazetka ulega rozłożeniu, proszę się temu dziwić. Wszystko pod kontrolą. Kolejny numer, bardzo dobry. Następna gazetka. Kieliszeczek. Zawijam gazetkę w kieliszeczek. Chyba wiem, co zawijam. Biorę do rączki czarodziejską różdżkę. Lata ćwiczeń. I czy ktoś to doceni? O, tam ktoś? Tu też, o, proszę. W takim razie skala trudności rośnie.
się skleiły. Sznureczek wiąże suporek. Sprawność palców, sznureczek chowam do kieszonki i proszę bardzo. Kolejny numer, bardzo dobry. Taki widelec to ja wzrokiem zginam tak. A teraz żonglerka. Nie jedną piłeczką. Nie dwoma. Nie trzoma. Nie czteroma. Nie pięcioma, ale... sześcioma. Coś innego. Pantomima. Rano było, wieczorem nie ma. To był taki żarcik branżowy. Biorę do rączki czarodziejski ołóweczek. Zawsze mi przeszkadza. Czwarty występ dzisiaj. Czarodziejski ołóweczek, wkładam go do buteleczki. Siekro z głową. Dobry. Concentration. To po angielsku. I uwaga. Złamany, ale działa! Tak balonik jest! A tak go nie ma. Kolejny numer. Nie wiem jak dla Państwa, dla mnie bomba. No ale widzę, że niektórzy nie zrozumieli poprzedniego numeru. W takim razie powtóreczka. Tak balonik jest. Małe zaskoczonko, co? Proszę Państwa, to są czary. Teraz będzie numer z ogniem. Ochrona włosów. Państwo, najpierw próba ognia, żebyście nie myśleli, że jest sztuczny. I nic. Skala trudności rośnie.
Za chwilę numer mrożący krew w żyłach. Za momencik. Otwartą dłonią zgaszę świeczkę. I nic. Kolejny numer. Bardzo dobre. Bardzo poproszę wszystkich Państwa o wyciągnięcie dłoni przez siebie w ten oto sposób. Bioenergoterapia. Proszę położyć dłonie na piersiach. Chyba, że Pan nie ma swoich. Leczymy się. Ja na Państwa oddziaływuję. O, tak będzie mocniejsze oddziaływanko. Teraz składamy dłonie tak. Uderzamy mocno, równo. Konkurencja nie wierzy, że mam aplauz. Króciutki wisik. Szanowni Państwo, każdy magik ma w swoim repertuarze numer, który zadziwi wszystkich. No, widzę, że niektórym zaimponowałem. Uprzejmie poproszę szanownego pana o powstanie. Poszedł tutaj podejść bliżej sceny, stanąć przede mną publiczności. Tu otrzymuje pan rzeźliste brawa. Proszę tak na chwilę pozostać. Bez obaw. Wszystko się dobrze skończy. Tylko nie wiadomo dla kogo. Szanowni Państwo, zawsze marzyłem o tym, żeby wyczarować coś niezwykłego. Na przykład króliczka i to nie króliczka. No wiatr się przyda. I jeszcze coś dla wszystkich panów. To wszystko. Anela Gagowska i Andrzej Gagowski. Nasz wspaniały magik. Bo nasz program na takim doradcu, to do niego bylibyśmy żywą gwarantą, ale nie tak, nie byłoby już na mapę świata. Andrzej Gagowski. Starczy, już jest zadowolony.